Już trzeci rok Rumcajs uczciwie pracował jako szewc w Iczynie. A kiedy lato miało się ku końcowi, w zamku zmienił się książę pan. A że zawsze jest do trzech razy sztuka, zaraz w trzecią noc po tej zmianie Rumcajs miał niespokojny sen. Rzucał się z boku na bok jak ryba w przeręblu, aż Hanka w końcu zapytała: nic ci nie jest? Podrywa mnie z miejsca ta stara zbójecka czujność. Ale sam bym chciał wiedzieć dlaczego, powiada Rumcajs. Ech, to jest zew starych zbójnickich czasów, powiedziała Hanka i westchnęła. Co było, to było. Śpi. Ale ledwie zdążyli się położyć, rozległ się pod oknem odgłos kroków. Coś się w Iczynie dzieje, krzyknął do Hanki. I rzeczywiście, przez iczyńską bramę prowadzącą poza miasto szły w dwuszeregu zarośnięte chłopiska, a każdy niósł piłę albo siekierę. Hanko, to są drwale, których przyprowadził ze sobą nowy książę, szepnął Rumcajs. Chciałbym wiedzieć, dokąd oni wszyscy tak potajemnie idą. Rankiem, zanim jeszcze Rumcajs usiadł na szewski stołek, w drzwiach stanął nowy lokaj księcia pana i nakazał. Taki długi i taki szeroki. To mają być buty, powiada Rumcajs. To mają być buty dla samego księcia pana. Tu masz na nie kawał foczej skóry. Powiada ostrym głosem lokaj i dodaje. Tylko szybko. No, rozumie się, powiedział Rumcajs i od razu zabrał się do roboty. Najpierw ci drwale, a teraz znowu to, powiada. Nic, a nic mi się to nie podoba. Wiesz co, Hanko, skocz i popatrz, dokąd właściwie ci drwale poszli. Rumcajsie, zaczęła ćwierkać sikorka, aż jej się kurzyło spod piórek. Hanka przysyła ci wiadomość, że nowy książę pan każe ściąć las Żacholec. Co? Powiada Rumcajs, a zabrzmiało to jak wystrzał z pistoletu. Mój najmilszy las Żacholec miałby umrzeć? Co to, to nie. Do drzwi przybił kartkę i napisał na niej. Z uwagi na konieczność ochrony lasu Żacholec, wracam do rozbójnictwa Rumcajs. Dobrze się przyjrzyj, Rumcajsie. To ostatnie chwile Żacholeckiego lasu, powiedziała Hanka. Na pagórku stał książę pan i komenderował. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Na ten rozkaz drwale tylko spluwali w dłonie. Raz, dwa. Do 100 piorunów, krzyknął Rumcajs. Ja tego dłużej nie wytrzymam. Wystrzelę. Ale nowy książę pan nie ociągał się. Zawołał do swoich drwali. Jak krzyknę rachciach, piły i siekiery w ruch. Tru-tu-tu, tru-tu-tu, tru-tu-tu. Trąbił książę pan, aby jak najszybciej wezwać strażaków z Iczyna.
No i co będzie? Huknęli drwale od pił i siekier. No i co to będzie? Niecierpliwili się drwale. A to, krzyknął Rumcajs. I zaćwierkał jak sikorka. I zachrząkał jak dzik. I zaryczał jak jeleń. I Rumcajs z Hanką, nie oglądając się za siebie, poszli prosto do lasu.